Odwiedziła nas Ewa Konstancja Buchak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było to łatwe. Liczne zajęcia, senat uczelni, studenci, teatr. Jak się odnajdujesz w takim zapętleniu? No jeszcze serial. No ja chyba to uwielbiam. I myślę, że brak tego zapętlenia czasami... Chociaż nie wiem, poczekajcie. Nie wiem, czy... Uwielbiam to, natomiast uwielbiam, żeby państwo też wiedzieli. Uwielbiam też czas, kiedy mogę siedzieć i nic nie robić na kanapie i słuchać mruczenia moich kotów. Oto jest tak. Myślę sobie, że na wszystko gdzieś tam w życiu jest czas, więc powinien być czas. Uwielbiam być potrzebna studentom, uwielbiam robić fantastyczne spektakle, kiedy one mnie rzeczywiście pochłaniają, tak jak było w przypadku Króla Lira, że się cieszyłam, że ten czas mogę poświęcić tylko temu spektaklu, tylko tej pracy. Szekspirowi. Tylko Szekspirowi i reżyserowi Grześkowi Wiśniewskiemu, który no, fantastycznie był przygotowany do tego spektaklu i zresztą to była taka niebywała przygoda i podróż razem z moimi kolegami w Teatrze Narodowym. Natomiast też jestem osobą, która musi mieć wakacje z rodziną, musi leniuchować i więc jak za chwilę opadną emocje, bo jeszcze wczoraj kandydowałam na rektora w Akademii Teatralnej, ale mój kontrkandydat wspaniały Wiesław Czołpiński został rektorem i bardzo mu tego gratuluję, więc teraz już tak opadają emocje wszystkie i tak wracam już do szkoły, do studentów i tak będzie wszystko fajnie. Jest fajnie. Czyli masz teraz taki dobry czas chyba w swoim życiu, prawda? Zawodowym. Myślę, że bardzo dobry odpukać, bo myślę, że te moje 50+ daje mi taką fantastyczną, taki fantastyczny moment, że sobie pozwalam odpuszczać niektóre rzeczy, że cenię ciekawe spotkania i dziękuję Panu Bogu, że jestem w stanie powiedzieć, że odmawiam, jeżeli coś nie jest interesujące dla mnie, ale jak coś jest mega interesujące, to w to wchodzę i nic wtedy się nie liczy, nie? Więc, bo generalnie uważam, że to jest fantastyczna sprawa, być w momencie, kiedy możesz wybierać w propozycjach, na przykład, nie wiem, studenci proponują ci zrobienie filmu, nie mają na to pieniędzy, ale scenariusz jest tak fantastyczny i chęć pracy z nimi, że robię to, bo ta pasja jest najważniejsza, więc póki ta pasja u mnie jest najważniejsza i póki mi się chce i póki jestem jako Ewa Buchak w stanie powiedzieć nie wiem, bo myślę, że to jest klucz w moim zawodzie, czy reżyserskim, czy aktorskim. Czy aktorskim, czy jako nauczyciel, no to jestem wygrany, na pozycji wygranej, bo najgorzej jest chyba wiedzieć już. Jeżeli aktor mówi, że to wiem, jak to zagrać, to on jest dla mnie skończony. Tego mnie uczyli moi profesorowie i to sobie gdzieś z tyłu głowy trzymam. I uważam, że tak naprawdę jest. Po prostu to jest nuda wtedy wiedzieć wszystko i nie dawać drugiemu człowiekowi szansy na to, żeby takiej przestrzeni na to, że mówi, ale Ewa, możesz to zagrać inaczej, albo możesz to wymyślić. No nie, ja chcę to zagrać tak, ja wiem. No nie, bo może ta osoba ci w ogóle jakąś inną drogę w tobie odkryć, której ty w ogóle nie znałaś. Takie miałam wrażenie, oglądając cię jako Reganę, że to jest właśnie jakaś nowa droga, którą ja odkrywam, patrząc na ciebie na scenie. Że to było jakieś nowe twoje własne odkrycie i że reżyser zobaczył kogoś innego w tobie. No i dlatego jestem bardzo wdzięczna Grzegorzowi Wiśniewskiemu, że powierzył mi rolę taką, że dał mi zagrać w Szekspirze i poprowadził tą postać tak, a nie inaczej, że musiałam szukać i środków, i swojego bycia na scenie zupełnie inaczej niż do tej pory. I dlatego chyba ta praca była dla mnie tak ważna i jest. Mało tego, ja miałam też takie przeświadczenie, patrząc na kolegów, że jest mi tak dobrze, że jestem w takim zespole, że koło mnie są wybitni aktorzy,
którzy tak samo szukają jak ja, mimo swojej wybitności. I wiedzy. I mimo doświadczenia, że są czasem zagubieni, że potrafią sobie potrafią powiedzieć kurczę, czy kurde, czy coś innego, że nie wiem, bo ja albo się wściec, co też mnie na przykład, ale teraz potem ja się na przykład, że była taka próba, że tak nie wiedziałam jak, że się oczywiście tak jak taka, no jak my się śmiejemy w teatrze, czy mała w szkole, mi. Jak taka mała mi, tak się zdenerwowałam, co widziałam, że koledzy tak, no bo to zawsze jest, jak to, ktoś sobie tak nie radzi, ale tak jeszcze taką aktorzycą poleciałam, taką straszną, że się za chwilę tego wstydzisz, no, ja nie wiem, jak to zagrać, no od chyba zdaje się coś takiego, po czym za chwilę, jak to usłyszałam, to się zaczęłam tak z tego śmiać, ale i doszło do mnie, mówi, Boże, no to fajnie, bo mi tak zależy, jak kiedyś, jak, znaczy, że tak ci zależy, że tak się tłucze w tobie to coś, że nie możesz, że się wściekasz na siebie, czyli że tak chcesz, żeby po prostu znaleźć to, czego reżyser od ciebie oczekuje, nie? I myślę, że to było bardzo, bardzo ciekawe spotkanie dla nas wszystkich. I bardzo się cieszę, że jestem częścią spektaklu Król Lir. Mało tego, no muszę tu powiedzieć o moim dyrektorze, który też dla mnie gdzieś jest takim przykładem. Mówimy o dyrektorze Janie Englercie. Tak, Jan Englert, który gra tytułową postać. Że tu nie było dyrektora, tu był kolega. No oczywiście ja miałam jeszcze jako córka i też, no zawsze jest coś takiego, no, że jak masz przed sobą swojego profesora, swojego dyrektora i musisz zagrać jakieś takie sceny bliskości, no to gdzieś tam na początku było bardzo trudne, ale potem zobaczyłam, że no nie ma tego dyrektora, nie ma profesora, była, i ja też lubię tą bułę, bo zawsze byłam bułą i tak to pewnie zostanie już. No i też miałam takie poczucie spotkania ze wspaniałym aktorem, który cały czas szuka. I właśnie dziękuję mu za to, za te próby, kiedy właśnie słyszałam, nie wiem, muszę coś znaleźć i jeszcze nie wiem, jak to zagrać. Takie przyzwolenie, takie, i to jest chyba taka wielkość człowieka. Ty jeszcze w Teatrze Narodowym grasz inny spektakl, który widziałyśmy razem z Magdą, Alicji Kraina Czarów. Piękny spektakl. Tak, dziękuję. To prawda, pod każdym względem. Tam bardziej uprawiasz aktorstwo, powiedziałabym, muzyczne. Czym, jak je definiujesz? Oj, Alicji Kraina Czarów, to w ogóle taka jest dla mnie podróż do przeszłości i Sławek Narloch, proponując mi Alicję i przedstawiając swoją całą koncepcję tego spektaklu, że Alicja ma tyle lat co ja i generalnie za chwilę jej nie ma, to spotkanie z Alicją i z tą muzyką i z całym tym spektaklem, z tą formą było na pewno spotkaniem z moją matką, która odeszła, jak ja byłam na drugim roku studiów. I myślę sobie, że opowieść, bo to jest taka chyba opowieść dla dorosłych dzieci o odchodzeniu. O odchodzeniu i o takim też znalezieniu chyba klucza do dzieci i do naszej rozmowy o poważnych sprawach z młodymi ludźmi, że to się po prostu zdarza, tak? Że ta najbliższa osoba odchodzi. A ja po prostu miałam tu możliwość i to było gdzieś, działo się, dlatego to była tak też niesamowita robota. Też każdego z nas jakby, bo każdy z nas miał doświadczenia odchodzenia bliższych osób, dalszych, ale tego, jak tu sobie radzić, no ja po prostu chyba w pewnych momentach stawałam się moją mamą, która musiała zadawać sobie pytanie, zostawiając czwórkę dzieci, co z nimi będzie. I tak samo moja Alicja, przepraszam, ja się wzruszam, bo to jest tak głębokie i granie tej roli i szukanie jej było gdzieś dla mnie tak głębokie i tak piękne. Więc jeżeli potem mam szansę grać ten spektakl i słyszę ciszę
taką, że każdy z widzów, mam wrażenie, idzie za tym, za tą historią i jest w tej historii razem z nami, no to to już jest, no to to już jest sukces i to jest piękne. A muzyka? Muzyka jest dla mnie w ogóle taką niesamowitą przestrzenią, która pozwala ci gdzieś być indziej. I to też mówię studentom, ale też zawsze sobie, że tam, gdzie kończy się tekst i nie umiesz powiedzieć czegoś słowami, pojawia się piosenka. I ona daje ci szansę mówić o rzeczach, o których by się w życiu nie powiedziało, bo się jest za słabym, bo się człowiek wstydzi, bo myśli, że to, co powie, będzie głupie. A piosenka i ta przestrzeń z muzyką, ta muzyczna przestrzeń daje ci takie pole, że wszystko jest możliwe. Każde marzenie może się spełnić razem z piosenką. I taka też jest nasza Alicja. Mm-hmm. O Jezu, popłakałam chwilę. O, wspaniale. Wspaniale, że takie emocje w tobie wzbudza no, cały tak czas widzicie, spektakl, proszę. Który jest już jakiś czas Szanowni na afiszu. Szanowni Państwo, no właśnie nie jestem właśnie jest aktorką, tylko człowiekiem. No właśnie, właśnie. Opowiedziałaś kiedyś, pytana o sens tego zawodu, że właśnie to jest opowiadanie historii i że najbardziej lubisz ten moment, kiedy znika ta trzecia ściana i czujesz, że ten widz idzie z tobą za rękę w kierunku twojego bohatera. Mam wrażenie, że tak było w Alicji i mam wrażenie, że tak jest w Lirze, gdzie w ogóle taka była ciekawa dla mnie sytuacja, trochę dwóch pokoleń aktorów, takiego przekazywania sobie pewnej roli na scenie. To na bardzo wielu poziomach jest ciekawe, więc wydaje mi się, że ta opowieść się udała i że ta Dziękuję trzecia bardzo. Ściana rzeczywiście zniknęła. To jest taki twój cel, poczuć tego widza blisko? No ja myślę, że w ogóle chyba ten zawód jest taki, że najważniejsze jest, żebyście wy coś zanieśli do tych domów, do tych swoich głów, albo jakąś nadzieję, albo po prostu totalną rozrywkę. Mhm. Bo ja też uwielbiam rozśmieszać ludzi. I to, masz wizkomika, ja, to wiemy. Ja też wiadomo, że jestem komediowa i to jest wspaniałe, no, że jak mnie panie zaczepiają i widzą we mnie Basię Nocul, którą uwielbiam tą rolę, w Ojcu Mateuszu, to mówią, panie Ewo, bardzo dobrze, że pani tak krótko trzyma tego Mietka. No, ja też bym tak swojego trzymała na przykład. Ale myślę sobie też, że to jest, no, no zawsze o to mi chodzi, no, o to gdzieś w tym zawodzie chodzi, żeby tego poruszyć, tego widza. Nie o mnie, że mi będzie z tym dobrze, bo jeżeli nie ma tego przepływu, no wiadomo, są takie spektakle, że nie masz tego przepływu, że z różnych przyczyn to jest po prostu niemożliwe, no tylko trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No bo czasami się gra w złych spektaklach, no i to nie tylko ze względu na reżysera, bo że czasami jest ze względu na to, że może też, że nie było pomysłu, ale może też, żeśmy się nie dogadali, że co po niektórzy grają swoje, bo różnie to jest, dlatego tak cenię sobie nasz zespół, że jednak... Drużyna. Drużyna, tak. Że tam nie ma szansy na to, żeby ktoś nie grał tego, na co się umawiamy, tak? A wracając do tej pasji i miłości do zawodu aktorskiego, to skąd u ciebie to wielkie uczucie do tego zawodu? Powiem, pochodzisz z takiej rodziny, powiedziałbym, historyków. Tata historyk, brat historyk. Też historyk. Skąd ta pasja Mama aktorska? Doktor chemii był. No właśnie. Była pasja. Myślę, że babunia Konstancja, czyli mama mojego ojca. Po której masz drugie imię, tak? Tak. Mhm. Miała z tego, co ojciec mi opowiada i z tego, co ja jeszcze, jak pamiętam, babunię, miała totalnie artystyczną duszę? Miała artystyczną duszę, ale fantastycznie przed nami grała. Ale grała różne rzeczy, bo czasem było tak, że się na przykład naszą czwórką opiekowała. I jak nie dawała sobie z nami rady, to na przykład, co było do tej pory, pamiętam, jak babunia Konstancja już mówiła o sobie, że ja nie jestem babcią, babcia jest pod kościołem, ja jestem babunią. Więc babunia mdlała. I to było wtedy, bo myśmy byli strasznie, znaczy taką dzieciaką. Była? No tak, tak przed nami i my wtedy się baliśmy do momentu, kiedy odkryliśmy na przykład, że w domu jest waleriana.
Mhm. Ile można babcie polać walerianu. I ona wtedy odcuciła się do momentu, kiedy wzięliśmy wodę i stwierdziliśmy, jak, że jak wodą babcie, babunię oblejemy, to też będzie dobrze. Więc myśmy też mieli... była fantastyczna po prostu, ale była taką osobą, którą się bardzo szanowało, która określała granice bardzo mocno, więc i też nas trzymała krótko, co też było bardzo dobre. Ewa, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Rozgadałam się. Bardzo dobrze. Poprosimy również cię o dalsze burzenie trzeciej ściany w teatrze. Naszym gościem była Ewa Konstancja Bouchak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy.